Zacznijmy od poczucia sensu tudzież jego braku, bo o ile nagrałem jakieś 800 filmików o akceptacji i skądinąd myślę, że słusznie zrobiłem z akceptacji centralną część mojej filozofii i takie kluczowe narzędzie do tego, żeby żyć optymalne życie, to narzędzie pod tytułem akceptacja jest tylko sposobem na zaadresowanie jakiegoś problemu, jakiejś przeszkody, którą właśnie jest takie poczucie braku sensu. Że hmm, tego nie chcę, tego nie chcę, to ja nie wiem, co mam robić, ja nie wiem, ja nie chcę, ja nie wiem, to bez sensu, to tam kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej, nie? I dopiero wtedy przychodzi w sukurs taka akceptacja, że hmm, rozumiem i okej, okay, jakby. Staje się coraz bardziej wolny od swoich oczekiwań, albo przynajmniej lepiej je rozumiem. Lepiej rozumiem, skąd moje uwarunkowania, skąd moje takie oczekiwania, z których jak ja ich nie zakwestionuję, to przyjdzie rozczarowanie i będę właśnie czuł taki się oszukany przez życie. nie? Trochę to jakby prześmiewam, bo widzę w tym bardzo dużo takiego, nie wiem, bycia dziecinnym, dzie dzieciwne, dziecinne, naiwne oczekiwania, że jakby. Jeżeli nie zakwestionuje tych oczekiwań, to życie jest takim skamem, można powiedzieć, nie? Jakby budujemy sobie oczekiwania jakieś i potem będziemy oszukani, ale tak naprawdę sami się poprzez swoje oczekiwania oszukujemy. I właśnie akceptacja jest właśnie narzędziem do zaadresowania poczucia braku sensu, że tego nie wiem, tam tego nie wiem. Nie? I tak chciałbym się pokusić dzisiaj paroma takimi. Myślami lub jedną myślą, dwiema, nie wiem, zobaczymy, właśnie naturalnie, bez oczekiwań, chciałbym takim strumieniem świadomości, może trzyminutowym, może trzygodzinnym się podzielić. I przychodzi mi taka myśl teraz, że jeżeli nie czuję właśnie sensu w jakimś dążeniu, w jakimś projekcie, w jakiejś relacji, w jakiejś po prostu w swoim dniu, teraz jestem tu i teraz i tak to, co robię, to jest bez sensu, albo to, co mam za chwilę robić, to jest bez sensu i ja nie chcę tam iść, ja nie chcę się na to, dlaczego ja się na to zapisałem i tak dalej, no to, to chciałbym o takim zjawisku tutaj pomówić, bo o ile czuję, że całkiem optymalnie na ten moment adresuję w swoim życiu właśnie tą przestrzeń i, i, i czuję się klawo, o tyle jest mi ten problem na tyle bliski, dostarczył już mi na tyle dużo cierpienia w życiu, że byłem Poniekąd zmuszony, kompulsywnie zaraziłem temu problemowi. O, tak, jakby to było silniejsze ode mnie. Nie? Tak wiadomo o co chodzi. I tak sobie myślę, że jeżeli właśnie jestem w sytuacji, gdzie nie czuję sensu w tym, co robię, albo właśnie w tym, co za chwilę mam zrobić, i tak uciekam, odwlekam to na później, no to właśnie. Panie Kon, trochę muszę do akceptacji przejść, bo, bo, bo trochę sprowadza się do zaakceptowania tego, że to jest problem, nie? że jeżeli ja nie czuję sensu, a go kompulsywnie oczekuję, pożądam, można powiedzieć, pragnę tego sensu w jakiejś aktywności, no to mam problem. I akceptacja, przyznanie tego problemu. Jest tutaj pierwszym krokiem do wyjścia, jakby z tego ewentualnie zakamarku. Nie? Jeżeli jeżeli tego nie zrobię, to po prostu będę cierpiał i będę właśnie cały czas w takim paraliżu i w zamrożeniu między zjedzeniem ciastka a posiadaniem ciastka. Nie? W pewnym momencie albo coś wybiorę i będę się cieszył tym, że mam ciastko, albo tym, że zjadłem ciastko, albo będę trzecia opcja, cały czas w tym paraliżu. I tak jak powiedziałem w poprzednim nagraniu, mam świadomość i honoruję z najwyższą dawką empatii, jaką w sobie posiadam, to, że ogromna większość ludzi nie jest i prawdopodobnie nie będzie zdolna do tego, żeby zaakceptować problem, nie? Żeby zaakceptować problem związany z, ze swoim poczuciem sensu. I to, co ja tutaj mówię, to jest podzielenie się moją perspektywą, że może ktoś ją sobie tak weźmie przekontempluje, weźmie sobie tą perspektywę, przesłucha sobie na spacerze albo najpierw sobie przesłucha i potem sobie pójdzie pokontemplować na spacerze albo jedno i drugie i tak odniesie to do, to do swojego życia, nie? Być może. Tak i widzę w tym potencjał i to nadaje mi, można powiedzieć, sensu. Tak upraszczając, nie? Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli jest coś takiego, że nie czuję sensu w tym, co robię, no to, mm, to, to zaakceptowanie problemu Doprowadzi nas do wniosku, że albo chcę jakby coś zmienić w tej przestrzeni. Czy to jest właśnie jakiś projekt, czy to jest jakaś relacja, czy ogólnie moje życie. Życie to też projekt, nawet jeżeli jest skamem. Albo chcę coś zmienić, albo chcę stąd wyjść, po prostu, nie? I. Uważam, że warto wręcz nawet, jeżeli jest to dosyć oczywiste, że chcę temu zaradzić. Nie, chcę coś tutaj pozmieniać, jakoś lekko, lekko coś pozmieniać i będzie fajnie i będę czuł ten sens. To uważam, że uważam, jakby z mojej perspektywy, optymalne jest mieć ten plan B, plan B, czy ta, taką opcję rozważyć, przekontemplować, że jakby moje życie wyglądało, gdyby no załóżmy, że nie uda mi się temu zaradzić, nie uda mi się pozmieniać tych klocuszków, żeby fajnie, fajnie było w tym projekcie, tylko że nie będę w ogóle w tym projekcie, tak? Czyli że zakończę swoje życie, zakończę jakąś relację, albo zakończę jakiś projekt, nie? Jak by wyglądało życie? Taki eksperyment myślowy. I jeżeli ja się boję w ogóle tej wizji, no to już stosunkowo oczywist w oczywisty sposób klaruje się, gdzie jest problem, gdzie jest jakby. Mm, przestrzeń, której trzeba się przyjrzeć, nie? Bo jeżeli się czegoś boję, no to, to to jest ta przestrzeń, której trzeba się przyjrzeć, bo będę jakby uciekał, nie będę obecny w tym, czyli nie będę w tej przestrzeni mm, całym sobą motywowany, można powiedzieć, miłością. Tak trochę to poetycko brzmi, ale kiedyś to też tłumaczyłem, zostawię link w, w, w opisie takiego filmiku, miłość, strach, coś tam, coś tam. Natomiast, natomiast no nie, będę, nie będę, jakby tak całym sobą, że chcę tutaj dawać siebie, bo to jest dla mnie taka najfajniejsza opcja, w której jestem i cieszę się, że tu jestem, tylko będę w tej przestrzeni, bo boję się właśnie śmierci, boję się odejścia z jakiejś relacji, boję się, co będzie, jak nie będę miał tego projektu, jestem cały czas na takiej przyczajce, cały czas w takim strachu itd. i tak dalej. I to jest gówniana oferta, jaką daję sobą, nie? Po prostu, nie? Więc to jest punkt pierwszy, nie? że jakby po zaakceptowaniu, czyli punkt drugi, powiedzmy, nie? Tudzież jak się nie uda zaakceptować, to można taką perspektywę też zobaczyć sobie na filmiku, na YouTubie, nie? Że jeżeli ja się boję wyjścia z jakiegoś projektu, relacji, życia, nawet jeśli to jest scam, to to, to, to jest do przepracowania. Ten strach nie? to do przekontemplowania. Kontemplacja śmierci jest jednym z największych narzędzi do tego, żeby jak najwięcej czerpać z życia. To tutaj taką, taką myślą się podzielę. No a druga rzecz właśnie, jeżeli jakby już tutaj się temu przyjrzałem, no to właśnie precyzyjnie co można zmienić jakby w swoim jakby poletku, w swojej przestrzeni powiedzmy, nie? I jakby im bardziej będę precyzyjny w tym czymś, tym lepiej, nie? I znowu będziemy sprowadzać się do tych podstawowych właśnie kwestii, że jakby od, od po prostu zakwestionowania swoich oczekiwań, że jakich ja tak naprawdę e, oczekuję. A panarzy w związku z tym, że jestem w relacji, w związku z tym, że jestem żywy, w związku z tym, że nagrywam filmik na YouTube, jakby czego ja dokładnie oczekuję, nie? I jeżeli ja sobie to precyzyjnie, jakbym miał długopis jakiś i kartkę, i bym sobie to spisał, mam długopis, bo z tego co się pamiętam, nie pisze, nie? I bym sobie na 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 napisał, tu mam jakiś tam rachunek z Porsche, pewnie 1000 zł za wejście do salonu, i bym sobie na przykład napisał, tak? na gorąco, nie? Że sub, jakby filmiki, nie? I ja mówiłem, że nie piszę, ale że na filmikach będę miał na przykład, nie wiem, hajs z YouTube'a albo nie wiem, tysiąc subów, to po co mi to, nie? Bo jakby zacznę kwestionować, po co mi ten hajs z YouTube'a i po co ten tysiąc? W sumie tego nie potrzebuję, to po co ja to robię, nie? Więc jeżeli nie znajdę jakby precyzyjnego określenia, czego ja szukam w jakiejś dziedzinie, no to, kurna, to moje rozczarowanie jakby przyjdzie w taki sposób, że nie będę go potrafił zaadresować. I jakby tak dla przykładu w moim jakby takim podejściu do, do, do YouTube'a, to jest coś, co na pewno rezonuje i zarazem inspiruje swoją twórczością Mario Kontrargument również, że po prostu sam proces twórczy, samo to, że ja wypowiem tutaj już jest atrakcyjne. Gdyby nie było, to bym tego nie robił, bo bym nie miał poczucia sensu. Natomiast jest ta wizja, że być może Maybe, just maybe. Dostanę jakiś feedback, że ktoś powie, kurde, dało mi to myślenia. I tak sobie idąc na przykład spacerkiem, tak jak ja z innymi twórcami, idę sobie na spacerek i słucham. Ostatnio jakieś dwa fajne kanały wyczaiłem: Wisdom Warrior i jakiś drugi, którego nie pamiętam. Jak ktoś zapyta, to znajdę, bo mam w historii. Nie ma to dużego znaczenia, no ale tak sobie słucham i tak, o, czuję, że jestem z jakimś takim, można powiedzieć, duchowym kolegą, nie? Że gdzieś sobie ktoś mieszka w Stanach i sobie nagrywa tego typu. Filmiki, może w innym tonie, może mówią mniej yy, mniej kofeiny, ćpają, więc yy, po prostu jest to trochę innego. Ale jeżeli chodzi o taki stoicki, trochę wgląd w życie, to czuję, że jesteśmy kolegami, jakby nie. I tak, o, on coś, tak ktoś tam jest inny, ja czuję taką więź, powiedzmy, i czuję się zmotywowany przez to wspólne dążenie, tak jakby właśnie. Yy, kiedyś mieliśmy wojnę o przetrwanie, a teraz mamy duchową wojnę o, o, o przetrwanie jakby takie w kontekście braku tego zagrożenia, które nas motywowało do dążenia, do życia, do chronienia naszych kobiet i dzieci i do jakby gromadzenia zasobów, wiedzenia i tak nie? Więc to precyzyjne określenie, jakie są moje nagrody, nie? Sprawia, że to poczucie sensu, albo będę widział, i tutaj na YouTubie widzę, bo, bo dostaję jakiś tam feedback, yy, głosówki, komentarze. Super, bardzo dziękuję za wszel wszelkie łapki w górę i komentarze yy, i zajebiście. I to mi, to mi daje taką satysfakcję, nie? No i albo to precyzyjnie określę, przykład, nie? Tak samo mogę przejść do innych przykładów za chwilkę, jak może do tego dojdzie, jak tak ewolucja wyjdzie. Yy, no i jeżeli to dostaję, to mam poczucie sensu i jest super, a jeżeli albo tego nie dostaję, yy, a dalej coś tworzę, no to i, i, i załóżmy, że mi braknie tego poczucia sensu, no to mam to ten, ten, ten framework, to, to, to takie jakby procedurę wejścia, że hmm, jeżeli ja nie czuję teraz sensu, to ja nie chcę iść w, st w stronę takiego hey, coś mi to kurde nie pasuje, nie wiem, bez sensu. Jeszcze jak to powiem prosto wryj do kamerki, to jeszcze coś z tego może będzie, nie? Ale najgorzej jak to tłumimy takie, że się to myśli, ale się udaje, że się tego nie myśli, nie? Że to mi nie pasuje, tam mi nie pasuje, po co ja mam robić cokolwiek, ja pierdzielę, nie? I tak dalej, nie? No to jeżeli ja odczuję brak poczucia sensu, czyli odczuję brak sensu, można powiedzieć, tak oczekuję tego sensu, a go nie ma, no to, jakby wiem, co mam robić, nie? Czyli, jakby znowu, precyzyjnie, jakby, a czego ja oczekiwałem, nie? Jakby nie dostaję głosówek, nie dostaję komencików, nie dostaję łapek w górę. No to to, to, jest, to jest nic więcej niż tylko sygnał, że albo mogę coś zmienić w swojej twórczości, na przykład, nie wiem, pokazać gołą dupę, żeby były komentarze, albo ten. Pewnie nie o takie komentarze mi będzie chodziło, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze, nie? Ale. Jeżeli, jeżeli jakby nie, nie, nie będzie to, co ja chcę dawać siebie i to daję i nie, nie widzę jakiejś takiej mm, nie widzę potencjału, że mogę lepiej mówić, albo mogę mieć lepszy brzuch, albo coś tam, nie? I jakby nie będzie to przynosiło mi tych efektów, jakie ja chcę, czyli głosówki, komenciki, maile, coś tam, coś tam. Ehm, czy jak, Coś innego, powiedzmy, wiadomo o co chodzi, nie? No to jest dla mnie tylko sygnał, że hmm, w tym działaniu prawdopodobnie będzie ciężko znaleźć poczucie sensu, zajmi się czymś innym, nie? I jakimś takim punktem wyjścia. Może kiedyś to rozwinę, bo to tak brzmi jak jakieś takie dziwne, nie wiadomo o co chodzi, ale takim bardzo tak, takim, tak, taką myślą, która mi bardzo ułatwia trochę właśnie nawigowanie tymi aktywnościami w jakie się Angażuje. To jest trochę tak, jak przypomina mi się z takiego stand-upu to jest trochę banał, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o samotność że lepiej być samotnym samemu niż samotnym w związku, nie? I, i trochę mi się przypomniało, jak Neil Brennan o tym mówił w swoim świetnym stand-upie pod tytułem Blocks. Ale ja chciałem powiedzieć, że, że właśnie dla mnie patrzenie się, patrzenie się w białą ścianę w uważny sposób jest dla mnie lepsze niż. Jakby takie chaotyczne, neurotyczne po omacku szukanie rozproszeń, żeby nie myśleć, nie? Wręcz przeciwnie, jeżeli mam coś do przetworzenia, to lepiej się gapić w białą ścianę, aż nie wymyślę, niż oglądać yy, tańczące koty i twerkujące czternastolatki na TikToku. Więc to jest taki punkt wyjścia trochę, że to wszystko zależy do czego porównamy, nie? Jeżeli, jeżeli właśnie wracając do kontemplacji yy, śmierci, to jeżeli nie znajdę nic lepszego niż zabicie się, to znaczy, że największe poczucie sensu odnajdę w zabiciu się, nie? A jeżeli znajdę lepszą opcję, nie? Czyli na przykład sobie rano wstać, wypić kawusie i później wrócić do tych rozważań, czy ja chcę się zabić, czy ja chcę jeszcze żyć, to to już jest lepsza oferta niż zabić się od razu, nie? No jakby no, napiję się chociaż kawki i dopiero się zabiję, nie? I jakby tędy, tędy droga, jeżeli chodzi o tą perspektywę i adresowanie e, poczucia sensu. Także w każdej przestrzeni, tak jak mówiłem, w życiu jest jakiś, jakaś, jakieś poczucie e, sensu, jeżeli jest ta potencjalna nagroda. Czyli jakby w por... zawsze jest to też względne, do czego porównamy. nie? Jeżeli porównam zabicie się teraz, nawet w jakiś bezbolesny sposób, nałykam się jakiś tam nie wiem. Nie wiem, jakiś tabletek, nie wiem. Nie, nie interesowałem się ostatnimi czasy eutanazją, więc nie wiem też, jak ją wykonać samemu. Więc jeżeli porównam jakieś takie teoretyczne, hipotetyczne zabicie się bezbolesne z wypiciem kawy i późniejszym rozważeniem zabicia się bezbolesnego, bezbolesnym, czy jak tam ten po polsku, no to po prostu dla mnie ta oferta, napicie się kawki jest lepszą ofertą, nie? I Dlatego mam poczucie satysfakcji, żeby się napić kawki po prostu, nie? Jakby poczucie sensu w tym, nie? No bo wiem, jaka jest nagroda, że to, ym, że to jest lepsza oferta, niż to, jakbym tej kawki się nie napił, nie? Tak samo mam z ym, właśnie nagraniem filmiku i tak samo by było właśnie w jakiejś relacji, że jeżeli ja precyzyjnie umiem określić, że w danej relacji chcę czuć od kogoś zaufanie, docenienie... Ym, lub jakieś tam inne rzeczy, po prostu, nie? Że cokolwiek, nie? To, to, to po prostu wiem, o co ja walczę, nie? I jeżeli ja tego nie dostaję w danej relacji, no to uważam, że po prostu jest jakby według mojej strategii podstawowej: jest prosta rzecz, jakby, nie? Albo, jakby, nawet nie tylko albo. Po pierwsze, jakby moje życie wyglądało, gdybym nie był w tej relacji, oraz jakby, co mogę zrobić, żeby dostawać te rzeczy. Które tutaj czułbym, że są moją nagrodą. I w takim wypadku można powiedzieć, że o ile takie, takie doświadczanie poczucia sensu. Jest jak najbardziej w porządku jest tak, jak mówię, do uhonorowania, że kiedyś to musieliśmy w tych plemionach walczyć i zapierdzielać, żeby przeżyć. I to były prawdziwe właśnie marzenia, jak to mówił Jim Jeffries, że każdy człowiek miał marzenie, żeby dzisiaj nie umrzeć. Don't die today, don't die today. I potem wieczorem udawało się nami się cieszyliśmy. No i do uhonorowania jest to, że dzisiaj przez to, że się żyje łatwo, to paradoksalnie jest nieco ciężej, jeżeli chodzi o to poczucie sensu. No i. Jakby ten taki framework, który starałem się tutaj zaproponować, sprawia, pomaga mi, że na wszystko mam procedurę, że jeżeli mam paliwo, czyli mam poczucie sensu, to se jadę, bo lubię jechać, nie? Bo chcę żyć. Po prostu jest to lepsze niż się rozwalić i wjechać pod tira na przykład, nie? A jeżeli mi braknie paliwa, braknie poczucia sensu, no to wiem, że przekontemplowanie, jakby wyglądało jakby moje życie, tudzież by nie, już nie wyglądało, gdybym właśnie przestał jechać, nie? Można też sobie właśnie zaproponować, zaplanować, że zrobię sobie przerwę, zjadę na parking, na zjazd i na zajazd. <gryw> I będę miał zjazd i po prostu sobie odpocznę. Albo że pojadę, jak mam pieniądze, to pojadę sobie na stację um, paliw i sobie paliwo wleję do właśnie. Samochodu, nie? I tak samo właśnie z tymi projektami, przestrzeniami. I to tyle tutaj zostawię, realizując swoje poczucie sensu. Dziękuję bardzo za uwagę. Kończę kawkę i życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Jo, jo, jo.